Wesołej na ulicy Klimatycznej 1 i są Mistrzostwa Warszawy, Warszawska Olimpiada Młodzieży Młodzików i Juniorów Młodszych. Kwiat naszych zawodników tutaj dzisiaj, sami najlepsi, najstarsi zawodnicy, utytułowani. Miejmy nadzieję, że potwierdzą swoją formę i pozdobywają dzisiaj złote krążki. Część zawodników jest w tej samej kategorii niestety, bo mamy w młodzikach czterech młodzików i czterech jest w jednej kategorii, 46 kg. Niestety tutaj mam nadzieję, że przynajmniej chociaż podium będzie obsadzone całe, a jak się skończy, to zobaczymy. To Mistrzostwa Warszawy Młodzików i Juniorów Młodszych. Oła. Bardzo dobrze, jestem nastawiona na wygraną. Julka must win. A też jestem nastawiony, że wygram. No, jest dobrze, jest siła, jest moc. Jest masa, jest siła i jest bomba. No nie stresuję się za bardzo. Dobrze, jestem pozytywnie nastawiony do walki i rozgrzany. Myślę, że moja waga będzie mocna, mam dużo zawodników w kategorii i myślę, że postaram się zawalczyć na tym. Julia, jak ci poszło? Wygrałam wszystko, jestem silna, mocna i najlepsza. To jest mój rok! Dobra. Pierwsze miejsce. Zdobyłam pierwsze miejsce. Walczymy z Klusim. Klus jest najlżejszym, najmniejszym zawodnikiem i wygrał dwie walki. Czekamy na półfinały. Mamy nadzieję, że się uda kolejny finał lemurowy Ryba-Kowal. No i zobaczymy, co dalej. Ogólnie dzień zaliczam do udanych, choć tak jak mówię, mogło być lepiej.
poszło. Szczęśliwy, dumny, udało się wygrać. Mam nadzieję, szkoda, żałujemy tylko jednego, że nie udało się czterech medali w pomarańczowych barwach zdobyć. Może się uda następnym razem. Generalnie też jestem zadowolony, trzecie miejsce. Troszeczkę z niedowagą wyskoczył, no ale widocznie uczy się troszeczkę w te 4-6, nowa kategoria. Jestem zadowolony. Trzecie miejsce. Długa walka. Nie poszła dobrze. No, trzecia. No tak. Średnio, tylko no, pierwsza, no ale. No. Dobrze, pierwsze miejsce w finale wygrałem z chłopcem z Rysia na Juko. No i teraz podium zaraz będzie. Dobrze, trzecie miejsce. Półfinał trochę nie poszedł i poszedłem na walkę o trzecie miejsce. No i całe szczęście wygrałem trzecie miejsce. No i jestem zadowolony. Ale 10 zawodników, 9 medali, byłoby 10, gdyby się nie wycięli Michał z Gabrielem o trzecie miejsce. Gabriel zwyciężył, więc Michał musiał zająć piąte miejsce. Ale to jest trzeci chyba rok z rzędu, gdzie ilość zawodników przekłada się na ilość medali, bez jakichś tam pojedynczych wpadki. Jakieś tam małe pretensje do zawodników, oczywiście techniczne, tylko uwagi mam, bo tak to bardzo pięknie dzisiaj Dolas i Siekiera, super ikony, przepięknie, też klusy rewelacyjne, zresztą co będzie widać na filmie. Więc tutaj nie mam żadnych uwag do zawodników. Drobne tylko tam uwagi właśnie techniczno-taktyczne, tak naprawdę gdzieś tam momenty walki, spraj, jakieś takie mini błędy, ale to się zdarza, musimy nad tym pracować, żeby doskonalić się, no bo o to tutaj chodzi. A tak to super i mam nadzieję, że ten rok, tak jak się rozpoczął, tak się skończy i na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych będzie sukces i duży sukces na Mistrzostwach Polski Młodzieży.